Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Szczerze ten materiał, znaczy ten pomysł na vloga przyszedł mi do głowy po wrzuceniu filmiku z Battlefielda. On mi tak naprawdę chodził po głowie już od jakiegoś czasu. Ale teraz tak jakoś, nie wiem, najbardziej rzucił mi się w oczy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, znaczy ja sobie porozmawiam. Dlaczego oglądam let's play'e? Dlaczego ja osobiście oglądam let's play'e? Ten materiał również nie ma na celu nikogo obrazić. Ale słuchajcie, wrzuciłam ten materiał z Battlefielda, ja wiem, że tam lagowało. Zdaję sobie z tego sprawę, wiem, że mogłam przestawić te ustawienia, zagrać sobie na low i by wszystko chodziło super. Na normalu przy frapsie cięło, bez frapsa nic nie. Zresztą ja wtedy też miałam problemy z internetem, także ogólnie miałam lagi. Dlaczego tego nie zrobiłam? Dlaczego tego nie zrobiłam? Dlatego, że chodziło po prostu o nagranie naszego fanu, naszej zabawy. To było moje podrag playowe granie, także nie dość, że i tak lamię w Battlefielda, to tutaj lamiłam podwójnie. Wiem, że nie celuję i to mnie, szczerze, to już mnie zaczyna wkurwiać, jak widzę. Kina, prawym się celuje, czy to pod kodem, czy pod Battlefieldem. Ludzie, ja sobie zdaję z tego sprawę, naprawdę sobie zdaję z tego sprawę. Tyle, że ja tak nie robię, nie chcę, nie lubię, moja sprawa, ja gram. Wy jak gracie, chcecie, celujcie. To już nie moja broszka. Także ja ginę i się śmieję. I to jest fajne. I ja tak lubię. Ja nigdy nie mówiłam właśnie, że muszę przechodzić grę na 1500% i tak dalej. Bo dla mnie ważne w let's playu jest nie tylko gdzieś tam oglądanie tej gry, tylko bardziej słuchanie komentarza osoby prowadzącej. Tej osoby prowadzącej emocje, czy też jak są rozmowy właśnie, gdzieś gramy na multi, to chodzi mi o tą rozmowę dwóch ludzi, a niekoniecznie skupianie się na tym, że nie wiem, kurde, nie wiem jaki wam tu przykład podać, ale powiedzmy Left 4 Dead 2, czyli na zasadzie ktoś strzela do zombiaczka i bo ktoś mu strzelił w rękę, a nie w głowę. Co z tego w momencie, kiedy fajny dialog się nawiązał między dwoma osobami, które grają? I ja ogólnie oglądania gry nie rozumiem. Wolę sobie ściągnąć, zagrać. Znaczy ściągnąć ze Steama, czyli kupić i ściągnąć, a nie ściągnąć z torrenta, przypominam. Wszystkie gry, jakie mam, są legalne, także awesome. I powiem wam, że no sytuacja wygląda tak, że ja nie rozumiem takiego właśnie oglądania dla oglądania gry. To jest nudne. Przepraszam, bo dla mnie osobiście to jest nudne. Ja dlatego też rzadko oglądam Minecrafta. Bo dla mnie gra jest nudna, gra, w którą ja gram od X czasu i znam praktycznie każdy jej jakiś tam szczegół. Jest dla mnie nudna w momencie, kiedy komentarz jest nieciekawy i ja nie będę oglądać Minecrafta dla samego oglądania Minecrafta i dla patrzenia na te klocki. I tak samo jak rzadko mi się, znaczy tak, często mi się zdarza, jeżeli lubię oglądać gameplay z jakiejś gry, a grę na przykład przeszłam, to mi się zdarza po prostu sobie odpalić to w tle, robić coś innego i słuchać osoby, która mówi. Ja to bardzo lubię. Rzadko mi się zdarza, nie wiem, gdzieś się. Znaczy w sumie mi się nie zdarza, że się skupię na grze i nie słucham osoby prowadzącej. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, nie by było szkoda po prostu na to czasu. Także troszkę mnie bawią te komentarze, z milion komentarzy, że laguje mi Battlefield. Kurwa, ludzie, wiem! Wiem, że mi lagował na tym nagraniu, wiem! Jestem tego świadoma, tylko. Tak jak mówię, nie było moim celem pokazanie wtedy materiał w prima aprilis, pokazanie tego, że nie wiem, Battlefield chodzi mi osom, tylko chodziło o moją rozmowę z Sandrą i polskim asasynem.
Oto jak my się bawimy, jak my sobie gramy, jak robimy sobie jaja. Widzieliście, tam było właśnie słychać wszystkie odgłosy na zasadzie Sandry klikania w klawiaturę, czy też walenia w myszkę. Dobra. Nie skomentuję tego. Właśnie ze względu... Ten materiał szedł na spontanie. Ja takie materiały lubię. I może to jest spowodowane tym, że ja gram w gry od czasu, kiedy grafika nie była perfekcyjna, kiedy każda gra chodziła z zawrotną prędkością po prostu tylu klatek na minutę, że żal dupcie ściska. I jestem przyzwyczajona do tego, mnie to w żaden sposób nie przeszkadza, a jak widzę coś na zasadzie straszne lagi, nie da się oglądać, no kurwa. Nie rozumiem, że lagowało, ale też bez przesady, no jeżeli wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że gra musi chodzić na ultra i w ogóle być pro elo elo, sorry, nie. A już komentarze typu kup sobie nowego kompa, przelej mi kasę, chętnie go sobie kupię, chętnie zainwestuję w stacjonarkę, naprawdę możesz mi przelać, nie ma problemu, numer konta podam w opisie. Ale nie, słuchajcie, chodzi mi o to, że po prostu co do zagrajmerstwa i do oglądania let's play, trzeba podchodzić na luzie, bo nie ma co robić spiny, przynajmniej według mnie. Tak jak powiedziałam, dla mnie w let's playu ważny jest komentarz, czy też to jak dana osoba przeżywa przechodzenie danej gry, czyli na zasadzie, nie wiem, rok w Dead Space'ie. Mnie się Dead Space nie podoba, ta gra mnie nie rusza w żaden sposób, ale czasem sobie coś tam odpalę roka, żeby po prostu zobaczyć, jak on piszcie jak baba. No bo tak jest. Także wiecie, o co chodzi. I to jest dla mnie ważne, a nie gra, bo mnie się, no tak jak powiedziałam, Dead Space mi się nie podoba, nie kręci mnie w żaden sposób, ale sobie lubię odpalić na zasadzie obejrzyjmy reakcję Roka. I to jest coś, dlaczego ja lubię kamerki, jak są. Właśnie ze względu na to, że nie każda gra jest super pro elo ciekawa, kamerka dodaje, jakby nie patrzeć, ożywienie. Cóż. I tutaj moje pytanie do was. Na co wy zwracacie uwagę w let's playach? Nie, no, słuchajcie, aktualnie przyszło jeszcze do mnie tam i wyciągam się tu kropeczka. Chodź. Chodź tu. Chodź tu. Tak? Tak? Gadasz z nimi? Czy nie gadasz z nimi? Nie gadasz z nimi, nie? No. Wybaczcie tą cudowną końcówkę w wykonaniu mojego kota. Niedobrego kota, niedobrego Kitlera. Kitlera, niedobrego. Kurwa. Dobra. Właśnie moje pytanie do was. Na co wy zwracacie uwagę i dlaczego oglądacie let's play'e? Szczerze, wiele osób się zastanawia. Takich osób, że tak powiem, jakby nie patrzeć dorosłych. Które gdzieś tam pracują. Wracają zmęczone do domu i są tylko odpalają telewizor. I często mnie się ktoś pyta, znaczy jak się dowiaduje, że nagrywam let's play, to ktoś to ogląda? Ja mówię, no tak. I tutaj moje pytanie dla was, dlaczego wy oglądacie let's play? Piszcie w komentarzach, także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam was kino, trzymajcie się, cześć!